Siemka, dzisiaj pokażę Wam sposób na pielęgnację wody i profilaktyczny zabieg dla ryb. Jest to sposób bardzo prosty, łatwy i tani. Jak widzicie, dzisiaj mamy dzień z średnią temperaturą. Jest to pogoda, która sprzyja do nagrywania mojego filmu, ponieważ będziemy dawać do wody sól, która podczas dużego upału mogłaby palić ryby, więc lepiej robić to, gdy jest odrobinę chłodniej. Teraz Wam przytoczę parę słów odnośnie zabiegu. Powiem Wam, który wariant ja wybrałem i dlaczego, a później pokażę Wam, jak wykonuję ten zabieg. Sól kuchenna nie tylko wzbogaci wodę w ważne mikroelementy i jod, których często brakuje, ale ponadto korzystnie wpłynie na klarowność wody i pomoże zabić niebezpieczne bakterie i pasożyty. Pielęgnuje płetwy i ciało ryb w czasie rekonwalescencji po pleśniawkach. Pomoże w leczeniu chorób grzybiczych. Jest to chyba najbezpieczniejszy domowy lek. Można z niego sporządzić kilka różnych kąpieli. Wariant A. Wzbogacenie wody. Dodaj 5 gramów, jedną łyżeczkę od herbaty, do soli kuchennej na każde 10 do 50 litrów wody i proporcjonalnie do podmian wody. Wariant B. Kąpiel ochronna, krótkotrwała i podnosząca zdrowie ryb poza zbiornikiem ogólnym. Kąp rybki przez 20 minut w roztworze 2 do 5 gramów soli na każdy litr wody. Wariant C. Kąpiel lecznicza w zbiorniku ogólnym. Dodaj do zbiornika 5 gramów soli na każde 5 do 10 litrów wody. Wariant D. Kąpiel lecznicza krótkotrwała poza zbiornikiem ogólnym. Na każdy litr wody dodaj 15 gramów soli kuchennej. Kąpiel powinna trwać 20 minut. Można sporządzać ją codziennie. Ja wybrałem oczywiście wariant A, ponieważ moje ryby są zdrowe, a zabieg jest tylko profilaktyczny. Chodzi mi tu tylko o wzbogacenie wody w mikroelementy i jod, a także o zwiększenie klarowności jej i zabicie niebezpiecznych bakterii i pasożytów. Więc postanowiłem zmniejszyć dawkę soli do 5 gramów na 100 litrów wody. Mam tutaj duże wiadro z wodą, w którym zrobię roztwór. Do wiadra sypuję odmierzoną wcześniej sól. Wszystko bardzo dokładnie wymieszam, tak aby sól się całkowicie rozpuściła. A roztwór wlewam do konewki z sitkiem po to, aby dokładnie ją rozprowadzić po całym oczku wodnym. Jak widzicie, zabieg można wykonywać bardzo szybko i łatwo, a do tego za parę groszy. Filmów tego typu będzie na pewno więcej, więc jak Was to interesuje, to dajcie suba. Nagram również filmik, jakie rośliny dam do oczka, tylko jak na razie nie mam trochę czasu, gdyż po rośliny, które chcę, będę musiał pojeździć kilka miejsc. Ale na pewno znajdę troszkę czasu, to filmik się pojawi. Dziękuję, pozdrawiam.